Co widzisz, patrząc na stary i poniszczony rower? My, oryginalny ogrodowy kwietnik, na widok którego sąsiedzi zaparkują swój wzrok, bo najważniejsze to nie wyrzucać, a wykorzystać. Nasza nadgryziona zębem czasu damka musi przejść przez małe zabiegi spa, przyda się więc papier ścierny, benzyna ekstrakcyjna, podkład i farba w sprayu. Pracę zaczynamy od usunięcia zepsutych elementów, co by mieć lepszy dostęp do części, które wymagają oczyszczenia. Jako że całość będzie stała na dworze, warto nałożyć podkład, aby dać dobry punkt zaczepienia dla farby dedykowanej do malowania na zewnątrz. Czas na final touch, czyli koszyczki i doniczki z wylewającymi się kwiatami. Taka właśnie jest nasza ogrodowo-rowerowa instalacja. Okazało się, że coś, co miało trafić na złom, potrafi pięknie ozdobić przydomowy ogród. A zatem patrząc raz jeszcze na niepotrzebne ci rzeczy, pomyśl, ile drzemie w nich potencjału.